Ma być szybko, konkretnie, miejmy nadzieję, że się uda. Robert Złotkowski, Damian Jonak. Wasza współpraca jest jak na razie krótka, ale dzisiaj udało się wygrać, intensywna. Powiedz, jakie wnioski po tej walce? Zwycięzców się nie rozlicza, tak słyszałem, tak? Także co tu dużo mówić? Nie, no trzeba poprawić parę błędów, wyciągnąć wnioski, wiem, poprawić troszkę nóżkę, więcej ciosów, to co ja lubię, po unikach odpowiedź i tak dalej. No ale tak jak mówię, no to na zimno kalkuluję i wiem, ale tak naprawdę dajcie nam się chwilę pocieszyć tym sukcesem i usiądziemy po 2 dniach pewnie, jak już ochłoniemy i przeanalizujemy i wyciągniemy wnioski. Tak. Co było na plus? Co było na plus, że zaczął się ruszać, tak? Plus, że zaczął w końcu walczyć, bo 6 miesięcy bez walki, no to jednak pięściarz, który nie walczy, to rdzewieje. Trzeba walczyć częściej. Tak, czekamy na te duże wyzwania, na te duże walki i mam nadzieję, że tą walką weszliśmy na ten dobry tor, który nas pociągnie do tego. A jesteś zadowolony z poziomu rywala, z tego, jak postawił warunki? Na tą walkę był super, tak? Był niewygodny. Ja lubię niewygodnych pięściarzy, bo to motywuje i mobilizuje moich zawodników do tego, żeby się ruszali, tak? On był niewygodny, drapał, uderzał, uciekał, faulował. Dobry zawodnik, jak na taką przerwę, jaka była. Czy będziecie teraz z Damianem współpracować już na stałe? No to pytanie do Damiana. Będziemy, tak, będziemy. Będziemy, dobrze nam się współpracuje, złapaliśmy taki wspólny flow. Rozumiemy się w ringu i poza, na sali również, także... Dlaczego pytam? No bo mówi się o dwóch ważnych sprawach. Albo jakaś poważna walka na jesieni z rywalem zagranicznym, albo walka we wrześniu prawdopodobnie z Kamilem Szeremetą na Polsat Boxing Night. Więc dlatego pytam, czy już się pomalutku nastawiacie na te mocne przygotowania? Tak jak mówię, na razie musimy ochłonąć i odpocząć. Mieliśmy jakiś bardzo krótki, tak jak powiedziałem, ale bardzo intensywny okres przygotowań. Musimy usiąść, nabrać chęci, a nie od razu wszyscy rzucają, może następna walka. Już wczoraj padły hasła, że może następna. Mówię, hola, hola, momencik, jeszcze nie przeszliśmy tej walki, a już mówimy o następnej. Nie, nie jestem tego zwolennikiem. Zrobiliśmy walkę, wygraliśmy, przeanalizujemy, usiądziemy, porozmawiamy, co dalej z naszą karierą Damiana. Okej, w takim razie czekamy, dzięki. Dziękuję bardzo.